Są w różnym wieku i pochodzą z najróżniejszych części Polski. Jednak łączy ich jedno – miłość do samochodów marki Suzuki. Członkowie klubu Suzuki Polska spotykają się regularnie na zlotach i w miniony weekend ich bazą stała się Zielona Szkoła w Goreniu Dużym. Pomysłodawczynią takiego miejsca była łodzianka, posiadająca w okolicy domek letniskowy, Małgorzata Tokarczyk. Lot odbywający się pod hasłem Szukamy Żurawi połączony był z rajdem po Gostynińsko-Włocławskim Parku Krajobrazowym. Idea jest taka, żeby się ludzie spotkali, pobawili, poznali region, okolice, żurawie, które dzisiaj chyba rano słyszałam, nie wiem czy nie odleciały jeszcze. Zgodę na rajd oczywiście nie było łatwo, bo musiał wydać zgodę Nadleśnictwo Włocławek oraz dyrektor Parku Krajobrazowego, którzy mam nadzieję, że też dojadą do nas. Wiadomo, że jest to właśnie park plus, no i wjazd samochodem jest bardzo trudny. Natomiast jedziemy ogólnie drogami głównymi, jest to po prostu właśnie taki krajobrazowy do pokazania, chcemy pokazać jezioro Gościąż, no właśnie jezioro Rakutowskie na koniec, jest to 76 km trasy, przez Kowal, gdzie też jest muzeum. Rywalizacja na trasie rajdu to ważny, jednak nie nadrzędny element spotkania. Zawsze też powtarzamy, że to jest przede wszystkim zabawa. Nie chodzi o to, żeby się ścigać, tylko o to, żeby się dobrze bawić i przede wszystkim bezpiecznie. Jakby to było też ideą w ogóle z pierwszych spotkań, żeby krzewić taką kulturę bezpiecznego poruszania się po drogach, a w przypadku rajdów terenowych bezpiecznego i kulturalnego poruszania się poza drogami. Zlot oraz rajd swoim patronatem odbiła gmina Baruchowo. Ich dodatkowym bowiem założeniem jest promocja odwiedzanych regionów. Uczestnicy w piątek mieli okazję wybrać się na grzybobranie w okolicznych lasach, przejechać się kolejką oraz wozem drabiniastym zaprzężonym w dwa konie. Przygotowaliśmy też puchary za najlepsze drużyny, pierwsze, drugie, trzecie, wiele różnych tam gadżetów promujących też gminę, bo nam też chodzi, że przy okazji rajdu, przy okazji różnych uczestników z całego kraju, no reklamujemy i promujemy gminę Baruchowo i Zieloną Szkołę w Goreniu Dużym. Uczestnicy byli bardzo zadowoleni z przyjęcia w Goreniu. Zapowiadają, że będą chcieli tu powrócić na jeden z kolejnych zlotów. Podkreślali też swoje wielkie przywiązanie do samochodów japońskiego producenta. To są fajne samochody, po prostu dają dużo radości i rzeczywiście jest jakiś duch ciekawy w tym samochodzie, że to nie jest po prostu środek lokomocji, tylko pojazd, z którym człowiek się związuje od chwili zakupu. Marcin Kmieć, Telewizja Kujawy.